Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie i zapraszam na próbę Rogera. Król Roger jest o spotkaniu człowieka z samym sobą, o wewnętrznym kosmosie, o samostanowieniu, o wątpliwościach, jakie człowiek posiada w stosunku do własnej osoby i próba odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę dla samego siebie człowiek jest. Czy jest coś więcej, czy on jest absolutem? Partytura Szymanowskiego jest partyturą wielkoobsadową. Pomimo stosunkowo małej liczby solistów, którzy występują w operze, w liczbie 6, zespoły, które są zaangażowane, są, można powiedzieć, olbrzymie. Zwłaszcza pierwszy akt, ale również drugi i trzeci wymaga obecności wielkiego chóru, chóru dziecięcego oraz Wielkiej Orkiestry Symfonicznej. Nasz stały zespół chóralny był zbyt mały, żeby móc to dzieło wykonać w takiej prawidłowej, prawdziwej i oryginalnej formie. Dlatego zaprosiliśmy do udziału nasz partnerski teatr w Stralsundzie i w Greifswaldzie, Teatr Vorpommern, który użyczył nam swoich chórzystów do wykonania tego pięknego dzieła. Oczywiście jest też potrzebny chór dziecięcy. Po raz kolejny współpracujemy z szczecińskim chórem chłopięcym Słowiki. Jeżeli chodzi o orkiestrę, nasz stały skład osobowy to około 40 kilku osób, natomiast do Szymanowskiego potrzeba prawie 70-osobowej orkiestry, stąd też posiłki, dużo osób, które zasiliły nasz skład orkiestrowy, wielka sekcja perkusyjna, jak na nasz teatr. Jest to dzieło monumentalne. Teatr dramatyczny to jest konkret sytuacyjny, to jest nazwanie pewnych rzeczy od początku. Mi się bardzo świetnie pracuje tutaj z solistami, z chórem i z tancerzami, ponieważ oni chłoną takiego teatru dramatycznego, takiego, który pozwoli im stworzyć postaci, które nie będą tylko figurami, nie będą postaciami papierowymi, pięknie zaśpiewanymi, ale pełnokrwistymi. Król Roger II, król Sycylii, to jest postać historyczna. Natomiast my robimy ją jako opowieść z XXI wieku. To jest współczesny, powiedziałbym, władca, ale bardziej też człowiek, bo chodzi o to, że władza jest potraktowana w bardzo symboliczny sposób. Pasterz, można powiedzieć, jest jakimś rodzajem jego ciemnej strony, z którą walczy. Spotkanie Rogera z pasterzem będzie dla niego wstrząsem, będzie czymś, czego się nigdy nie spodziewał. Czymś, co obróci tak naprawdę wszystko, co o sobie wie, co uruchomi jego wewnętrzne pragnienia skrywane lub też w ogóle nieuświadomione. Z rodzajem psychoanalizy operowej będziemy mieli na scenie do czynienia. W roli króla Rogera, w roli tytułowej, usłyszymy i zobaczymy Rafała Pawnuka i solistę pochodzącego ze Szczecina i mieszkającego w Szczecinie, który zdobywa już wiele scen w Polsce i za granicą. Jest to bas-baryton, siła tego spektaklu i cały ciężar akcji jest oparty właśnie na królu Rogerze. Roxana w tych wszystkich inscenizacjach, które ja widziałem, jest trochę potraktowana jako postać drugorzędna, jako żona. Tutaj mamy bardziej z feministycznym podejściem, to znaczy Roxana ma swój własny głos, jest kimś, kto też doznaje rodzaju szoku, ponieważ poznaje drugą twarz swojego męża i też podejmuje samodzielne decyzje. Roxana po prostu od Rogera odchodzi. W roli Roxany usłyszymy i zobaczymy Ewę Tracz, znakomitą sopranistkę, po raz pierwszy na naszej scenie, która wygrała kilka lat temu konkurs Karola Szymanowskiego, pierwszy konkurs Karola Szymanowskiego w Katowicach, właśnie wykonując między innymi pieśń Roxany. Obok niej wystąpi również Joanna Tylkowska-Droszcz. W partii pasterza wystąpi Pawlo Tołstoj, czyli nasz śpiewak, który też wykonywał tę partię na wielu scenach. Oraz w przyszłości dołączy do nas Juan Noval Moro, który teraz nie może wziąć udziału w spektaklach premierowych, ale również zawita do naszej obsady. Scenografia jest oczywiście bardzo współczesna. Korzystamy z dobrodziejstw techniki opery na zamku. Staramy się wprowadzić dwa piętra do samej akcji, żebyśmy podzielili świat jakby na górny i dolny. Ważny jest też element jakby środka, czyli coś, co jest wokół czego cały czas podążamy, czy to jest jakby dobry duch domu, czy też rodzaj ołtarza, albo jakiś wyobrażony absolut. I tutaj skojarzenie z Odyseją kosmiczną. Jest to kosmos, ale można powiedzieć, że kosmos, pejzaż wewnętrzny naszej osobowości. Człowiek jest sam dla siebie bardzo skomplikowaną, ale jednak całością.
Wiadomo, że Król Roger to jest mega wszech opera, też z tego powodu, że jest połączeniem wielu różnych dziedzin scenicznych, bo jest też misterium, jest oratorium, jest też po prostu operą, która traktuje z podziałem na role śpiewane jakąś konkretną historię ludzką. Przypomina się od razu tekst, który był też bezpośrednią inspiracją dla Szymanowskiego, to znaczy mówimy o Friedrichu Nietzsche, o narodzinach tragedii z ducha muzyki. Czyli można powiedzieć, że wszystko, co jest taką materią pierwotną w sztukach scenicznych, wywodzi się z pewnego rytmu, z muzyczności, z muzykalności, z powtarzalności. To wprowadza nas w trans, to wprowadza nas w szok. To nas też wyprowadza z takiej jednoznacznej potęgi rozumu. Część z tych fantastycznych historii, która się przytrafia, jest też zamieniona w taniec, w którym uczestniczą wszyscy, dokładnie wszyscy. Samo dzieło Szymanowskiego, zarówno od strony libretta, od strony swojej konstrukcji, jest podzielone jakby na trzy fragmenty. Pierwszy akt jest tym aktem bizantyjskim, i to też przekłada się na muzykę, na fakturę, która jest, można powiedzieć, mniej skomplikowana, jest bardziej surowa, przynajmniej we fragmentach, które dotyczą właśnie króla Rogera i jego świty. Oczywiście pojawienie się pasterza, który przybywa ze wschodu, powoduje taki już powiew świeżości muzycznej. Natomiast ta świeżość muzyczna i ta komplikacja i te wschodnie klimaty zaczynają rozkwitać w drugim akcie. W drugim akcie, którego kulminacją jest scena bachanaliów i tam już słyszymy naprawdę orientalne motywy, rodem można powiedzieć z Indii. Wszystkie te fragmenty orientalne, ja w nich przynajmniej słyszę taką namiastkę improwizacji polskiej muzyki góralskiej, można powiedzieć, muzyki naszych gór, szczególnie w apoteozie, która ma miejsce w finale trzeciego aktu, gdzie tak naprawdę już globalnie nie wiemy, gdzie się znajdujemy. Słyszymy właśnie echa jakichś burdonów basowych z muzyki polskiej, z muzyki góralskiej, ale również solówki instrumentów dętych drewnianych, po prostu zaczerpnięte jakby wprost z improwizowanej muzyki Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Konstrukcja jest niezwykła i komplikacja muzyczna postępuje wraz z rozwojem tego spektaklu, o czym przekonaliśmy się podczas prób z orkiestrą, że jakby im dalej w las, tym trudniej i te próby są w dalszym ciągu coraz cięższe, bo ten materiał jest coraz bardziej zagmatwany, jest łączony mniejszymi odcinkami i tak jak właśnie następuje taka defragmentacja osobowości Rogera w trakcie postępu tego spektaklu, podobnie się to przekłada właśnie na konstrukcję muzyczną. Generalnie lubię muzykę współczesną i to też jest jakiś powód, dla którego zacząłem się interesować operą, bo właściwie moja taka przygoda zaczęła się od Salome Straussa i wszystko, co jest później. Można powiedzieć, że opera powstała w latach 20., ale jest jakby współczesną operą. Traktuję to jako mój taki debiut operowy, duchowy i bardzo się cieszę, że to jest, można powiedzieć, jedna z najtrudniejszych oper do wykonania. Od 35 lat pracuję na różnych scenach jako reżyser teatralny. Wydaje mi się, że bez tego doświadczenia nie byłbym w stanie sobie z tym poradzić, w sensie opanowania materii teatralnej, materii inscenizacyjnej, scenograficznej, takiego nauczenia się pracy z solistami, że najważniejsza jest muzyka. Król Roger jest jakby moim początkiem. Była to partytura, dzięki której zwróciłem swoje zainteresowania w kierunku opery. Usłyszałem ją jako uczeń liceum muzycznego, wiolonczelista, interesujący się już muzyką symfoniczną i dlatego jest, myślę, że jest to dla mnie dzieło osobiste i jest to zamknięcie pewnego etapu mojej osobistej drogi jako muzyka, jako dyrygenta, czy otwarciem jakiejś kolejnej drogi, tego nie wiem. Na pewno jest jakimś domknięciem czegoś, co wydarzyło się 25 lat temu. Tkanka, z której jest to skonstruowane, jest tak niesamowita, jest tak wielowymiarowa, że jest to dzieło, które sięga naprawdę wielu zmysłów i przeżywać je można i odbierać na wiele sposobów. Mało jest takich partytur w historii opery, które sięgałyby do tak wielu zmysłów i byłyby tak uniwersalne i jednocześnie otwarte na interpretacje zarówno przez reżyserów, osoby kreujące role na scenie, jak i przez widzów. Myślę, że jest jakiś rodzaj przestrogi dla człowieka współczesnego, żeby
zważył, że nie jest sam dla siebie jakby totalnym absolutem, że żeby też zaakceptował w sobie różne sprzeczności, żeby był odważny i konsekwentny w tym, co mu się w życiu po prostu przytrafia.